Aleksander Majewski w Centrum Wydarzeń Telewizja w Polsce. Drodzy Państwo, jesteśmy w takim oto świątecznym nastroju z racji uroczystości Bożego Ciała w Kościele Katolickim. Przeżywamy to święto, obserwujemy je na ulicach polskich miast, ale też obserwujemy polską politykę z racji na trwającą kampanię do Parlamentu Europejskiego, a także na to, co dzieje się na krajowym podwórku politycznym, bo dzieje się nieustannie wiele. Drodzy Państwo, ale jeszcze żeby wprowadzić Państwa w ten świąteczny nastrój, pozwolimy sobie przywołać słowa księdza Pawła Rytla Adrianika dotyczące właśnie tej uroczystości, uroczystości Bożego Ciała. Posłuchajmy. Pewien kapłan sprawował mszę świętą, miał wątpliwości wierzy. Jak to możliwe, że chleb staje się ciałem Chrystusa? I w tym momencie dokonał się cud. To znaczy on zobaczył w kielichu krew, zobaczył ciało i chciał uciec z tym w pewien sposób, żeby nie dać poznać po sobie, i schował to właśnie. I dlatego i szedł do zakrystii i krew upadła na, kropla krwi upadła na posadzkę. I są te do dzisiaj przechowywane, można powiedzieć, ten korporał właśnie, na którym jest krew Chrystusa. Dlatego dzisiejsza uroczystość jest związana z cudem eucharystycznym, który pokazuje, umacnia naszą wiarę, że to nie jest zwykły chleb. To jest chleb, który Chrystus zamienia w swoje ciało. Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. I to jest cała tajemnica. Ponadto, bo cena potem był Urbi et, kiedy przeniesiono uroczyście to, papież był obecny. Święty Tomasz napisał hymn wtedy, który do dzisiaj śpiewamy, przed tak wielkim sakramentem. To właśnie z tamtego czasu. A sięgamy do cudu eucharystycznego, że Pan Bóg sam dał nam znak, że to On jest obecny w Najświętszym Sakramencie. To nie jest chleb, ale ciało Chrystusa. Tematy religijne goszczą na antenie telewizji w Polsce z racji na uroczystość Bożego Ciała, ale tematy powiązane z religią, ale również polityką pojawiają się w debacie publicznej, a wszystko za sprawą decyzji zarządzenia Rafała Trzaskowskiego w stołecznym ratuszu, decyzji dotyczącej krzyży. I do tej sprawy odniósł się poseł Marek Sowa, który wypowiedział się bardzo sceptycznie, ba wręcz krytycznie o tej decyzji prezydenta Warszawy. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia parlamentarzysta. Byłem marszałkiem województwa, w życiu by mi do głowy nie przyszło, żebym meblował biuro któregokolwiek urzędnika. To od niego zależy, czy sobie postawi tam krzyż, czy sobie postawi tam, nie wiem, zdjęcie żony, czy cokolwiek innego. No, to nie jest rolą w mojej ocenie i to na pewno nie jest taka relacja, że to państwo kościół. Osoby, jeśli mają taką potrzebę, chcą mieć, bo to im w czymś pomaga, to mają do tego prawo. I wydaje mi się, że żaden gospodarz czy szef jednostki im tego nie zabroni w każdym miejscu pracy. Natomiast jeśli ktoś, bo ja nie wiem, z czego to w ogóle się to wzięło, oczywiście to zarządzenie, jeśli ktoś oczekuje, że chce mieć jakąś bezstronność, to wpływało do neutralność całkowitą. No to mogę sobie wyobrazić, że takie sale mogą być, prawda, które są całkowicie pozbawione jakichkolwiek obrazów, czy krzyży, czy czegokolwiek. No, ja uważam, że to jest trochę jednak problem urojony niż rzeczywisty. No, idąc za ewangelicznym przekazem, nie samym chlebem człowiek żyje, ale teraz właśnie, drodzy Państwo, nie o Słowie Bożym, ale o tym chlebie porozmawiamy, a wszystko tyczy się emerytur. Emerytury, 14. emerytura to również gorący temat w polskiej debacie publicznej. Dyskusja rozgorzała również na portalu X. Głos zabrał m.in. poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda, który napisał: ukradli polskim emerytom po 870 zł. W 14. emeryturze. Tak ukradli, bo wszystko, co przekazało Prawo i Sprawiedliwość, miało być zachowane. I to w momencie, kiedy podwyższyli VAT na żywność i od lipca planują gigantyczne podwyżki cen prądu, gazu i ciepła. Rozumiem Donalda Tuska, dla którego biedniejsi emeryci nigdy nie mieli większego znaczenia, ale Lewica obniża emerytury i ten wpis został opatrzony hashtagiem Donald, oddaj emeryturę.
Widzimy zresztą minister Dziemianowicz-Bąk, widzimy na zdjęciu Donalda Tuska, ale o tych kwestiach i emerytalnych, i związanych z tym sporem ideowym, ideologicznym, czy też nawet religijnym będę rozmawiał z państwa i moim gościem, a jest nim pan senator Jan Rulewski, były poseł, były senator, legenda opozycji demokratycznej w okresie PRL. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry. No jednak rzeczywiście chciałbym choć jedno słowo powiedzieć o dzisiejszym święcie. Bardzo prosimy. O tym, że przeszło 2000 lat, dokonała się niesamowita rewolucja w wierzeniach. Narody, ludzie, książęta, królowie, cesarze porzucili wielobóstwo faraonów, porzucili wielobóstwo faraonów, Rzymian i Greków na rzecz monoreligii, monoboga. Ale nie to było istotne. Istotne było to, że dokonała się rewolucja w świadomości moralności ludzkiej. A żeby 2000 lat później, też wspomnienie, przepraszam za te religijne wywody w telewizji, ale jest to chyba jak najbardziej miejsce na to, żeby wspominać. W 80 roku, już w Polsce tylko, dokonała się podobna wielka rewolucja. Odrzucono ateizm, naród odrzucił ateizm i w postulacie bodajże trzecim wprowadzono religię do środków publicznych. Innymi słowy, wprowadzono religię do życia publicznego. I teraz zaskoczeniem zauważam, że ją się jednak wyprowadza. Ja rozumiem przesłania konstytucyjne, które wniosła rewolucja francuska, to zrozumiałe, podpisuje się pod nim, ale każdy naród ma swoje imponderabilia, swoje właściwości, których się nigdy nie wyzbywa. Francuzi nie wyzbywają się przecież Napoleona. Amerykanie i swojej konstytucji, której to jest bardzo głęboko wpisane. Inne narody też zawsze mają jakąś właściwość. Tymczasem Polska jałowieje. Nie chce mieć jakiejś swojej cechy, którą podkreślała walka tego narodu, a w szczególności misja Jana Pawła II. To bardzo cenne słowa, panie senatorze. Ja od razu pozwolę sobie zapytać, czy to oznacza, że ta decyzja Rafała Trzaskowskiego, to zarządzenie w stołecznym ratuszu było błędem? No, błędem politycznym na pewno, bo w niewłaściwym czasie, w trakcie kampanii takich radykalnych decyzji się nie podejmuje. Błędem również, bo część elektoratu Koalicji Obywatelskiej, a z tym się też wiąże przypisywanie temu Hołowni, no bo w końcu wspiera, jest głęboko chrześcijańska. Powiedziałbym więcej, nawet ci niewierzący w Polsce jednak wyznają kulturę chrześcijańską. I przed tym też bym chciał przestrzec moich rodaków, że łatwo coś wyrzucić za drzwi, tylko pytanie, co po tym będzie? Jaki rodzaj kultury? A świadczy o tym między innymi nasze życie polityczne i nie tylko u nas, ale i w Europie. Patrzymy na Słowację, ale też w Stanach Zjednoczonych. Patrzymy na wybory prezydenckie, w końcu dwóch wierzących kandydatów do najwyższego fotela. To musi budzić zapytania. Panie senatorze, pan był represjonowany w czasach komunizmu. Historia Solidarności, historia tego społecznego sprzeciwu wobec tyranii wiąże się właśnie z funkcjonowaniem Kościoła katolickiego, z walką, to o czym pan wspomniał, o miejsce religii w przestrzeni publicznej. Czy takie właśnie emocje wzbudziły się, zostały w panu wywołane na skutek tej decyzji Rafała Trzaskowskiego, że oto to, o co państwo walczyli w latach 80., no teraz jest właśnie zaprzepaszczane. Czy pan to traktuje jako formę takiego właśnie policzka, już nie tylko błędu politycznego, ale właśnie unicestwienia tego wypracowanego dorobku? Panie dyrektorze, powiedziałbym więcej, tylko no, funkcjonuję jako osoba publiczna, bardziej polityk, choć politykiem nigdy nie byłem, ale to jest głębsze u mnie. Przeżywam to głębiej, jako rozdarcie serca.
bo wspomina i czasy tamte, ale i myślę potrzeby obecnego dnia, że były to czasy, którym razem z Kościołem, w więzieniach, w kościołach, w podziemiu, w szkołach, w innych, funkcjonowaliśmy jako dobro oczekiwane i powszechne. Dobro wolności i miłości. I ono się częściowo spełniało. Więcej, ono osiągnęło światowe rezultaty w tym, że nie chodziło nam o rankingi, o miejsca w rankingach na świecie. Chodziło nam o to, czego my oczekiwaliśmy, w co wierzyliśmy. I robili to zarówno ludzie wierzący, jak i niewierzący. Wiadomo, łatwo to sprawdzić, kim przebywałem w celach. Jak bardzo ta sytuacja nas jednała. Dość powiedzieć, to jest kolejne wspomnienie, jeśli można, że pierwszą głodówkę w moim życiu, największą, 21 dni, kontynuowaliśmy w imię wsparcia inicjatywy Jana Pawła II i Kościoła na rzecz pojednania w Polsce. Ja myślę, że nie wtedy to ona była skuteczna, nawet bym powiedział nieskuteczny, choć zachowałem, jak państwo widzicie, swoją kondycję, ale okazała się w niedalekiej przyszłości, bo już za parę lat skuteczna. Do Polski wróciło to, co zostało wygnane przy pomocy obcych sił, ale i rodzimych sił. I mam pytanie, czy tak można jednym zarządzeniem przekreślać to, co było istotą życia, walki, marzeń Polaków? No, pan Trzaskowski jest młody, myślę, że liberałem, myślę, że głęboko zakochanym w kulturze zachodniej, ale zachodnia kultura jako całość nie istnieje. Istnieje kultura zachodu: hiszpańska, francuska, niemiecka, anglosaska, szwedzka. Także dobrze by było, żeby w tej różnorodności mieściło się pojęcie Polski, która była wiązana, jej wolność, jej przyszłość wiązana była z chrześcijaństwem, przynajmniej z kulturą chrześcijańską. Panie senatorze, to piękne słowa, dziękujemy za to przesłanie. Proszę powiedzieć jeszcze, często słyszymy o tym zestawieniu państwa świeckiego z państwem wyznaniowym. Od razu następuje właśnie taka polaryzacja, przedstawienie tych dwóch punktów przeciwległych, ale tak jak pan zresztą wskazuje, czy naprawdę już nie umiemy ze sobą rozmawiać, czy nie potrafimy dojść do jakiegoś porozumienia i uwzględniając świeckość państwa zapewnić szacunek dla naszych korzeni, dla naszego dziedzictwa, zapewnić to, o co właśnie pańskie pokolenie tak bardzo walczyło w latach 80. Co się z nami stało, że nie potrafimy rozmawiać? No właśnie, to jest wypędzanie pewnej kultury moralności, no, która, czy ktoś chce, czy nie chce, czy z nią zwalcza, czy jest obojętny. Ja twierdzę, nie jest obojętny, ją w życiu traktuje, stosuje. To jest efekt właśnie tej nicości, pustego pola. Polska pustego, jałowego, wyjałowionego pola. Nie przedstawia żadnego systemu wartości w imię tego, żeby zachować, no powiedzmy też to szczerze, bo śledzę Facebook, oburzonych istnieniem krzyża. Tylko ja w trakcie swojej długoletniej praktyki parlamentarnej nie spotkałem się nigdy, poza oczywiście publicystyką, ale z interwencjami w biurze, aby coś wypędzać, coś kasować. I ja spotykałem się z ludźmi, nawet wprost powiem, bardzo dużą, liczną rzeszą ludzi obojętnych religijnie. Być może nawet na pewno kilku się nawróciło z głębokiej komunistycznej ateizmu. Sam też byłem wątpiącym, poszukującym Boga i jestem, ale nigdy by mi nie przyszło do głowy, i to mówiłem niektórym swoim kolegom z Platformy, aby utrącać narodowi jego siłę motywacyjną. Czyli przyznajmy, że dla wielu Polaków, kiedyś zdecydowanej większości, motywacją życia powszedniego
ale przede wszystkim tego właśnie publicznego. Była motywacja religijna. To ludzie, wspominajmy Kolbego, albo współcześnie na mojej ręce jeszcze niezakończony ból po utracie księdza Jerzego Popiełuszki. Bardzo wiele mówi się dzisiaj, że może tak, w Boga wierzymy, no ale jest księży nie. Ale pamiętajmy, że Jan Paweł II przybył do Bydgoszczy bynajmniej nie cel odbywania rekolekcji, ale w tym kazaniu, w tym testamencie modlił się wspólnie z innymi, a nawet wskazywał, jaką drogą dojść do tej wolności. Przybył jako kapłan Solidarności, przybył jako Polak, który wraz z innymi chciał Polsce przywrócić wiarę, bo o tym mówił, że właśnie większość Polaków jest prześladowana przez mniejszość komunistów. Zabraniało się wówczas wielu rzeczy, a sam ksiądz Jerzy, błogosławiony ksiądz Jerzy, został zaszczuty przez jakby powiedzieć, ateistę szeroko reklamowanego wówczas we wszystkich mediach, a więc w życiu publicznym. Panie senatorze, i to jest dobra puenta naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję za tę relację, za to świadectwo, które dzisiaj w tym szczególnym dniu u nas w studiu mogło wybrzmieć. Jan Rulewski, były senator, były działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, był państwa i moim gościem. Serdecznie panu dziękuję, życzę dobrego dnia, a państwa już teraz zapraszam na kolejną odsłonę naszego spotkania.